Minęła 8:19, Jacqueline Skowrońska, witam państwa i zapraszam na kolejny serwis w poranku w telewizji w Polsce. Zaczynamy od tego, co dziś może dziać się na Wyspach Brytyjskich, bo 30 kolejnych protestów planowanych jest na środę w różnych miejscach Wielkiej Brytanii w związku z zabójstwem 3 kilkuletnich dziewczynek w Southport koło Liverpoolu. Tak podała stacja Sky News, powołując się na źródła policyjne. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to oznaczałoby największą do tej pory liczbę protestów w jednym dniu od czasu, gdy zaczęły się one w zeszły wtorek. Przypomnijmy, to największa fala zamieszek na tle rasowym i antyimigranckim. Nie było takiej sytuacji w Wielkiej Brytanii od 2011 roku. 400 osób zostało już aresztowanych, z czego część stanęła przed sądem. To są też najnowsze dane, jakie podaje policja, jakie podawał także i brytyjski premier. Wielu komentuje to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, mówiąc o fiasku polityki migracyjnej. W tym tonie wypowiadała się także Iwona Golińska, Polka, która od 35 lat mieszka na Wyspach. Żaden rząd Wielkiej Brytanii, właściwie każdy rząd poległ, jeśli chodzi o te sprawy właśnie rozwiązywania spraw etnicznych i imigranckich. Każdy z rządów Wielkiej Brytanii, i to mówię o nie tylko rządów lejberzystów Partii Pracy, ale również i poprzednich konserwatywnych rządów, każdy z nich obiecywał, że rozwiąże ten problem, że nie będzie już puszczał imigrantów, że będzie zupełnie inaczej traktował politykę imigrancką, wpuszczał tylko tych, którzy są dobrze wykształceni, którzy chcą pracować. Okazuje się, że zupełnie inaczej to wychodzi. Znaczy, wychodzi to na to, że tak, nie ma nadal polityki, która by była tak zwaną dobrą polityką, ponieważ imigranci do Wielkiej Brytanii, jak zaczynają przyjeżdżać, to przyjeżdżają, łączą się rodziny, przyjeżdżają w każdy możliwy sposób. Codziennie na plażach Wielkiej Brytanii słyszymy, że ktoś właśnie znowu wylądował przez kanał. Teraz w tym serwisie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość straci subwencję wyborczą? Co prawda, posiedzenie w sprawie sprawozdania PiS zostało odroczone do 29 sierpnia, no ale już dziś dziennikarze Neo TVP mają ponoć posiadać informacje dotyczące przecieków w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że sprawozdanie finansowe PiS zostanie odrzucone przez PKW. To informacje, które wczoraj wieczorem pojawiły się m.in. na portalu tvp.info. O kwestie związane z subwencją pytany był były wicepremier, były minister aktywów państwowych i poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Ja akceptuję takie myślenie i taki pomysł, żebyśmy w sytuacji trudnej, tak powiem, no, w jakiś sposób solidarnie się tutaj zachowali i tą działalność prowadzili z udziałem tych własnych środków. To jest właściwie też ta polityka normalna, no, że tak powiem, przeznaczamy te środki również na działalność. Panie premierze, to A, B, C. 500 zł, 5 tysięcy, ale 50 tysięcy. Panie redaktorze, bliżej A, ale bliżej ja tego na pewno panu nie powiem. No 50 tysięcy to, myślę, byłoby bardzo trudne do udźwignięcia dla polityków, którzy nie zarabiają dzisiaj w Polsce najwięcej. Ale 500 zł to byłoby za mało, żeby sobie poradzić z kampanią prezydencką. To na pewno byłoby za mało, zależy, jak wiele osób by płaciło. Ja nie wykluczam, że my się również odwołamy do naszych zwolenników. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość to są miliony wyborców, to nie są tylko politycy, to są miliony wyborców. I setki działaczy. I setki działaczy, może tysiące nawet działaczy raczej. Panie premierze, nie chcę być złośliwy, ale może te audyty pomogą i wskażą, kto dobrze zarabia w spółkach Skarbu Państwa, żeby się dużo. To rzeczywiście nieco złośliwe, ale myślę, że tutaj raczej odwoływałbym się do szerszego grona osób. No właśnie, czy taki pomysł wchodzi w ogóle w grę? Będę o to pytać państwa i mojego gościa. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, jak pan patrzy na tę propozycję, która padła dziś o poranku z ust Jacka Sasina, dotyczącą, mówiąc kolokwialnie, zrzutki działaczy w razie utraty przez Prawo i Sprawiedliwość subwencji wyborczej? Przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było takiej sytuacji, żeby premier rządu, kancelaria prezesa Rady Ministrów, media publiczne naciskały na niezależny organ, jakim jest PKW, po to, żeby utopić opozycyjną partię, z którą za chwilę ten rząd ma konkurować w wyborach. To jest coś, co się w krajach demokratycznych po prostu nie zdarza. I to jest ewidentnie kolejny krok na takiej prostej ścieżce do dyktatury w Polsce, w której jest jedna partia, która ma funkcjonować na jakichś zasadach, natomiast inna partia, która jest
jest jej głównym konkurentem, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która z tego obiegu politycznego ma w sposób oczywisty być wyeliminowana. I to się jeszcze dzieje w przededniu wyborów prezydenckich, na które przecież wiemy, że ma chrapkę Donald Tusk, więc tutaj intencja jest po prostu oczywista i to, co ta ekipa robi z państwem polskim, jest po prostu przerażające. Natomiast jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to my tych obaw nie mamy, bo jesteśmy grupą ludzi, która jest w polityce po to, żeby coś w Polsce robić. I przez 8 lat pokazywaliśmy, że Polskę da się zmieniać. Jeśli się okaże, że tą działalność Prawa i Sprawiedliwości trzeba utrzymywać po prostu z rzutki i pokazywać, że to jest pewien nasz obowiązek wobec Polski, to będziemy to robić na tych zasadach. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że jeśli trzeba się tego podjąć w ten sposób, to będziemy i do tego gotowi. No właśnie, wspomniał pan także o mediach publicznych, o tej działalności mediów publicznych. Pokazywaliśmy informacje, które podali wieczorem dziennikarze Neo TVP dotyczące przecieków, jakoby PiS miał te subwencje stracić, jakoby to sprawozdanie miało zostać odrzucone. Jak to czytać? Przecież do tego posiedzenia PKW jeszcze bardzo dużo czasu. To jest dopiero 29 dzień sierpnia. To jest element nacisku na Państwową Komisję Wyborczą. I te naciski ze strony mediów publicznych zaczęły się dużo wcześniej, bo przecież mieliśmy już przed poprzednim posiedzeniem PKW bardzo wiele i artykułów, i wypowiedzi tych pseudodziennikarzy, którzy w tym Neo TVP pracują, które były po prostu jawnym naciskiem na Państwową Komisję Wyborczą, mówiącym, jaką decyzję powinna w tej sprawie podjąć, gdzie, umówmy się, decyzja jest oczywista. Sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości było sprawdzone przez biegłych rewidentów z Państwowej Komisji Wyborczej, którzy nie wskazali uchybień, więc sprawa jest tutaj absolutnie prosta. Jeśli ktoś chciałby podejść uczciwie do sprawy i powiedzieć, mamy jakiś zarzut, bo na przykład coś nam się nie podoba, mamy wątpliwości, czy w tej sprawie dobrze się rozliczyliście, to odpowiednią ścieżką byłoby skierowanie zawiadomienia na przykład do prokuratury. Prokuratura kieruje sprawę do sądu, ale żyjemy w państwie demokratycznym, w którym pierwszy jest wyrok sądu, a potem skazanie, a nie na odwrót. I nie można zabrać subwencji, nie mając wyroku sądu, dlatego że Gazeta Wyborcza czy Donald Tusk kieruje polityczne zarzuty. Będziemy oczywiście obserwować tę sytuację, śledzić to, jak będzie to wszystko wyglądać. Chciałabym zmienić teraz temat i zapytać pana o najnowszy sondaż. Sondaż, który został opublikowany przez United Service na zlecenie Wirtualnej Polski. Zobaczmy wyniki tego sondażu. Pytanie, jakie zostało zadane respondentów, brzmiało tak. Czy pana, pani zdaniem, rząd Donalda Tuska wywiązuje się z obietnic złożonych w trakcie kampanii wyborczej? No i mamy takie oto odpowiedzi. Zdecydowanie tak, twierdzi niewiele ponad 5%, raczej tak 34,4%, natomiast raczej nie i zdecydowanie nie, to są odpowiedzi kolejno liczące 24,7% i 28,8%. Jak interpretować te wyniki? Czy jednak 100 konkretów, panie pośle, wciąż pozostaje w sferze marzeń wyborców Platformy Obywatelskiej? Z tych 100 konkretów niewiele udało się zrealizować, no bo przecież w tych wszystkich sprawach, które są ważne dla Polaków, które nie są tymi nieudolnie prowadzonymi igrzyskami, które stara się prowadzić rząd Donalda Tuska, nie wydarzyło się praktycznie nic. W zasadzie jedyna obietnica, którą spełnił Donald Tusk, to jest ta, którą dał na Twitterze, że wszystkie podwyżki będą obowiązywać. Czy rzeczywiście... jak się pojawiła informacja na stronie, już nie pamiętam, czy Donalda Tuska, czy Platformy Obywatelskiej, z listą spełnionych obietnic, to obok między innymi in vitro była tam obniżka cen energii i bon energetyczny. No i widzimy, jak te obietnice są realizowane. No mamy podwyżki cen energii, mamy podwyżki cen wody, mamy tragiczną sytuację, jeśli chodzi o gospodarkę narodową. Prawdopodobnie za chwilę będziemy w procedurze nadmiernego deficytu, co da narzędzia rządzącym, który już został zresztą zatwierdzony, do likwidowania w zasadzie wszystkich inwestycji, które zostały rozpoczęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy, że tak jak i o tym mówiliśmy też, chociażby w wojsku, 50 miliardów mniej miało być na centralne plany rzeczowe, czyli na proces modernizacji polskiej armii. W każdym aspekcie funkcjonowania państwa okazuje się, że nagle nie ma pieniędzy. W ciągu pół roku państwo po prostu przestało funkcjonować. Ja nie wiem, jak ci ludzie zarządzają, bo to jest jakiś zupełny gospodarczy analfabetyzm, albo może te pieniądze są kierowane w jakieś inne miejsca i z państwa nagle zaczęły wyciekać. No bo pamiętamy przecież mafie paliwowe, pamiętamy cały ten układ, który funkcjonował za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Panie pośle, w tematach krajowych stawiamy przecinek. Chciałabym pana jeszcze zapytać o tematy zagraniczne, choć na spojrzenie z polskiej perspektywy, na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, na to, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Bardzo niepokojące informacje mówiące o tym, że tylko dziś 30 protestów w różnych miejscach w Wielkiej Brytanii. Tak dużej fali protestów antyimigracyjnych nie było od 2011 roku. Wielu mówi o klęsce polityki migracyjnej na Wyspach. Jak pan interpretuje to, co tam się dzieje? No i przede wszystkim, jaka to jest lekcja, jaka to jest nauczka dla Polski? To jest problem, z którym mierzy się cała Europa, bo ta polityka migracyjna, która była przyjęta przez tak naprawdę ostatnie dziesięciolecie, po prostu zawiodła. I my jako Polska, dzięki temu, że w 2015 roku zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość, staliśmy w awangardzie europejskiej. Powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się na prowadzenie tych działań, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Ja przypomnę tylko wtedy Cezarego Tomczyka, który dzisiaj jest wiceministrem obrony, ale de facto ministrem obrony, no bo to on sprawuje nadzór nad Kosiniakiem Kamyszem, który w 2015 roku mówił, że jesteśmy gotowi przyjąć każdą ilość imigrantów. To było tuż przed tym, jak stracili władzę. I dzięki Bogu, bo dzięki temu Polska pozostała przez kolejnych 8 lat najbezpieczniejszym miejscem w Europie. Natomiast dzisiaj znajdujemy się na tej samej ścieżce, co zachodnia Europa. I trzeba mieć tego świadomość. To rząd polski dopuścił do tego, że w Unii Europejskiej został przyjęty pakt migracyjny. Mamy przyjętą dyrektywę azylową, która sprawi, że każdemu nielegalnemu imigrantowi będziemy musieli zapewnić mieszkanie, będziemy musieli zapewnić dostęp do służby zdrowia, dostęp do rynku pracy, dostęp do wszelkich świadczeń społecznych. I to sprawi, ale to nie jest najgorsza część dyrektywy azylowej, bo najgorszą częścią jest to, że jeśli ten imigrant będzie chciał przenieść się z Polski do innego kraju Unii Europejskiej, czyli na przykład do Niemiec, to wszystkie te uprawnienia w Niemczech traci. Więc chodzi po prostu o to, żeby ta najgorsza część imigracji zostawała w krajach, do których wchodzi, czyli w tych krajach granicznych, takich jak Polska, natomiast tych, których można w jakiś sposób asymilować, można gdzieś wykorzystać do pracy, Niemcy wtedy chętnie przyjmą. I taka propozycja została nam przedstawiona, a przez Donalda Tuska została przyjęta z pocałowaniem w rękę. I to jest niezwykły skandal, bo dzisiaj będziemy krajem, który ma pełnić rolę takiego hubu, w którym najgorsza część imigracji będzie przechowywana, w którym zacznie się robić niebezpiecznie, który będzie miał stagnację gospodarczą, bo są to ludzie, którzy też bardzo często nie podejmują pracy zarobkowej, więc w żaden pozytywny sposób nie mają wpływu na gospodarkę, a jedynie tą gospodarkę drenują. A z drugiej strony wszystko, co wartościowe, będzie oddawane do Niemiec. No, nie będziemy żadnym beneficjentem paktu migracyjnego, to jest absolutnie pewne. No tak, choć takie słowa z ust premiera także słyszeliśmy. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję i do spraw uprzejmie. Krajowych i zagranicznych. A dla państwa mam jeszcze na koniec zaproszenie do tego, by może już teraz albo w czasie najbliższym zaopatrzyć się w lekturę o tytule Kordian, bo to będzie dzieło tegorocznego narodowego czytania, do czego zachęca para prezydencka. Nic mi nie pozostaje, jak okryć ciebie, matko moja, promieniami takiej sławy, aby cię inne ludzi pociski dojść nie mogły. I muszę tego dokonać, Bóg mnie sam natchnął, bo rozwinął w myśli mojej wielkie dzieło. Część pierwszą za kilka dni posyłam do druku i teraz przepisuję. Tymi słowami w liście do matki Juliusz Słowacki relacjonował swoją pracę nad Kordianem. Ten wybitny dramat poświęcony losom Polski i Polaków 190 lat temu ukazał się na emigracji i do dziś budzi uznanie czytelników. I to właśnie Kordian jest lekturą tegorocznej odsłony narodowego czytania. Jak co roku chcemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych rodaków w Polsce i za granicą do udziału w tej wyjątkowej akcji. Spotkajmy się podczas wspólnej lektury, żeby odczytać Kordiana na nowo, ale też pobyć ze sobą w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. I żeby znowu poczuć, jak bardzo kanon polskiej literatury wzmacnia i jednoczy wspólnotę Polaków na całym świecie. Zapraszamy państwa na narodowe czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego. W sobotę, 7 września. 7 września, sobota. Warto wpisać do swojego kalendarza. Żaklina Skowrońska, bardzo państwu dziękuję za ten serwis. Widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia.